Cześć, jestem Agnieszka i pokażę Wam, jak pomalować kamienie tak, by powstała gra w kółko i krzyżyk. Potrzebować będziemy kamieni oraz farb akrylowych. Bierzemy kamienie znalezione gdzieś na plaży lub w lesie i malujemy je farbami akrylowymi. Potrzebujemy 5 kamieni w jednym kolorze i 5 kamieni w drugim kolorze. Jeśli farba nie pokrywa Wam dokładnie całego kamienia, musicie odczekać i jak wyschnie, pomalować drugą warstwę. Gdy farba na kamieniach wyschnie, musimy kamienie ozdobić w jakiś wzór. Ja postanowiłam, że fioletowe będą w kropeczki, a zielone w paski. Gdy już pomalujemy kamienie, a farba wyschnie, mamy gotową grę w kółko i krzyżyk. Teraz na przykład z patyczków wystarczy ułożyć planszę. Można ją też narysować patykiem na piasku lub ziemi. I możemy grać w kółko i krzyżyk. Życzę fantastycznej zabawy w kółko i krzyżyk.